Witam. Co my tu mamy, siostro? Stan krytyczny, doktorze. Mamy bardzo mało czasu. Przyczyny? Obciążenia fiskalne doprowadziły do niemal kompletnego zatrzymania krążenia kapitału. Zator w postaci nadmiernej biurokracji nie pozwala na prawidłowy rozwój komórek podstawowych gospodarki, jakimi są mali i średni przedsiębiorcy. Korupcja trawi organy od środka. Dieta w postaci zakazów, koncesji i licencji wywoła stagnację w rozwoju żywej tkanki. Mocne uzależnienia od prawa unijnego przyspiesza degenerację. Inflacja... Wystarczy. Panie doktorze, nie wygląda to dobrze. Jakieś pomysły, doktorze Konradzie? Może zastrzyki finansowe. Przygotuję drukarkę. Panie Norbercie, bądźmy poważni. To właśnie tak zwane zastrzyki doprowadziły do takiego stanu rzeczy. Musimy działać kompleksowo, zdecydowanie i konsekwentnie. Rozpoczynamy operację. Siostro Skalpel. Zaczynamy, doktorze Konradzie? Wytnijmy PIT i CIT. Brawo! Nie wolno karać ludzi za ich przedsiębiorczość. O. Już po burzu. Co dalej, doktorze Norbercie? Usuńmy ZUS przymus ubezpieczeń. Robi się. Był GUS, nie ma ZUS-u. Nie ma nic gorszego niż kradzież pod płaszczykiem opieki. Dokładnie. Co dalej? Obniżmy VAT. To z pewnością poprawi krążenie. Siostro, odsysanie. No, 20% mniej. Zdjęliśmy też licencję i koncesję. Dla pani wszystko. Otóż. No, teraz jeszcze tylko wprowadzić swobodę umów i oddać ludziom władzę nad ich pieniędzmi i własnością. I pacjent będzie zdrowy jak ryba. Panie Norbercie, jak się obudzi, stanowczo nakazać unikania kontaktów z używkami płynącymi z Unii Europejskiej. To bardzo ważne. Pacjent nie może wrócić do nałogu. Ma się rozumieć, zarządzę detoksykację i dołożę wszelkich starań, żeby pacjent już jutro stanął na nogi. No i właśnie takich adeptów nam potrzeba. Siostro, myślę, że można powoli cucić. Czyli to, co siostra umie robić najlepiej. Proszę się obudzić. Najwyższy czas się obudzić.